Witamy naszych rodaków. Dzisiaj jest 21 sierpnia 2016 rok. Po raz piąty instalujemy tutaj na krakowskim przedmieściu, przed pałacykiem, gdzie jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska, nieprzypadkowo, bo korzystamy z ich uprzejmości, którzy wypożyczyli nam stelaże, pomogli nam w zorganizowaniu tej wystawy. Jesteśmy związani z Komitetem Budowy Pomnika Ofiar Obozu Koncentracyjnego w Warszawie, czyli KL Warszał po niemiecku. Jest z nami przyjaciel, który w podobnym stowarzyszeniu działa. Janku, przedstaw się. Jan Strzeżek. Ja również od początku jestem w tym Komitecie Budowy Pomnika Ofiar KL Warszał, ale działam też w Światowej Federacji Polskich Kombatantów, gdzie pani Maria Trzcińska, która wydobyła wiedzę o istnieniu tego obozu, była u nas właśnie w Światowej Federacji Polskich Kombatantów. I stąd my żeśmy rozpoczęli ustalenie, skąd pochodzi, gdzie ma swoje korzenie. Ustaliliśmy, jak po śmierci, jak zmarła, jej w ogóle pochodzenie i skąd ona się wzięła w Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Przypomnę, że od 1 marca 1974 roku korzystam z takiej broszurki, którą nam przygotował nasz przyjaciel Henry Glinkowski, gdzie korzystamy z materiałów źródłowych opartych na dokumentach, które zebrała właśnie pani sędzia Maria Trzcińska. Ona od 1974 roku prowadziła to śledztwo w ramach Komisji Badania Zbrodni na Narodzie Polskim, zbrodni hitlerowskich. Trzeba przypomnieć, że to śledztwo było prowadzone ze zmiennym szczęściem, ponieważ prawdopodobnie ze względów politycznych było stale przerywane. My dowiedzieliśmy się o obozie z różnych materiałów, które przenikały do prasy, prasy powszechnej, później katolickiej. No i dowiedzieliśmy się, że są zagrożone materiały na temat właśnie tego obozu. Postanowiliśmy się tym zająć i także towarzyszyliśmy pani Marii Trzcińskiej aż do śmierci i po jej śmierci, organizując jej pogrzeb, te dokumenty zagospodarowaliśmy, z nich korzystamy, żeby nasi rodacy wiedzieli, co to był obóz i żeby nigdy więcej się ta historia nie powtórzyła. O prawdę historyczną, o pamięć mamy obowiązek dbać jako warszawiacy, jako ci, którzy przyszli po tych, którzy walczyli o polską Warszawę i właśnie tylko dlatego ginęli, że byli Polakami, katolikami. Przede wszystkim tu Polacy ginęli, bo mówi się cały czas o ofiarach żydowskich, że tu Żydzi ginęli. Natomiast jakoś dziwnie o Polakach, którzy więcej przelali krwi, w ogóle o Słowianach, coraz mniej. Jest niepoprawne politycznie mówienie teraz o zbrodniach niemieckich, kiedy jesteśmy w jednym układzie politycznym, militarnym, mówienie o naszych sojusznikach jako o tych zbrodniarzach, którzy nas mordowali. Używa się terminu naziści. Nie wiem, co to za narodowość jest nazista. Chyba koledzy też nie wiedzą, co to jest za narodowość. Ukrywa się po prostu odpowiedzialność przede wszystkim Niemców, którzy ulegli grupie kryminalistów, zbrodniarzy finansowych, którzy finansowali Adolfa Hitlera, całą tę machinę ludobójstwa. I my do tego dochodzimy. Nie można od tego uciekać, bo to jest prawda. Nie chcemy, żeby się historia powtórzyła, stąd organizujemy taką i inne akcje, które dają świadomość Polakom. Dają świadomość nie tylko Polakom, bo dużo tutaj między innymi przychodzi ludzi, gości z zagranicy, którzy się pytają, pierwszy raz słyszeli o obozie. Słyszą cały czas Auschwitz i to coraz częściej słyszą, że to są polskie obozy. To jest polski obóz przez Polaków stworzony, co jest w ogóle zbrodnią na naszej pamięci i to jest brak szacunku dla nas. Uważam, że każdy z nas, Polaków, ma obowiązek dbać o tę pamięć. Kardynał Stefan Wyszyński mówił, że naród, który traci pamięć, traci także przyszłość, bo my musimy czerpać z przeszłości, ażeby iść w przyszłość, żeby budować naród i układać tak sobie
państwo polskie, stosunki z sąsiadami, żeby nam więcej nie zagrażali tacy wrogowie jak ostatniej wojny. Ja jeszcze chciałbym wrócić do sprawy dokumentacji dotyczącej istnienia obozu Karl-Warschau. Otóż pani Maria Trzcińska, tutaj widoczna na tym zdjęciu, zajmowała się tym już bardzo wcześnie w tej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich od 1974 roku. I wtedy, po jakimś czasie, te dokumenty, które ona tam zgromadziła, przesłuchała wielu, wielu świadków i inne dokumenty, one były zagrożone. One już były gdzieś tam w tej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich już przeznaczone do utylizacji. Gdyby, zobaczcie na ironię losu, proszę Państwa, prokuratura z RFN-u, z pod Monachium, dowiedziała się, to znaczy oni wiedzieli, mieli dokumenty, ale dowiedziała się, że w Polsce istnieją badania na ten temat, przysłała do premiera, do rządu polskiego prośbę o przesłanie dokumentów, które oryginałów, które zostały tutaj zgromadzone. I to właśnie, to pismo prokuratury niemieckiej spowodowało, że od nowa premier rządu polskiego ówczesny znał temat i polecił, żeby tym tematem zajęła się pani Maria Trzcińska. I to uratowało te dokumenty, które zostały zgromadzone wtedy. Bo gdyby nie pismo prokuratury niemieckiej, moim zdaniem i z wszystkich nas, którzyśmy się zajmowali później z zabezpieczeniem tych dokumentów, one by przepadły. To tyle na temat dokumentów. Janku, tu trzeba przypomnieć, że dokumenty zostały też wywiezione do Niemiec i to oryginały. Właśnie. A wróciły kopie. Właśnie, ten temat jest... Z prokuratury. Jak można było coś takiego zrobić? Z prokuratury generalnej wyjechały nie wiem ile tomów, nie powiem ton, ale tomów dokumentów oryginalnych świadczących o zbrodniach niemieckich na narodzie polskim. Szczególnie tutaj dokumenty, które się zachowały po Gestapo, z Alei Szucha i innych. Otóż to jest skandal, żeby, jak można było, żeby nam można było ukraść, w ogóle przekazać i zwrócić nam kopię. To jest skandal i to nie są dobre stosunki sąsiedzkie z Niemcami. Jeśli Niemcy chcą być uczciwi wobec nas i nam mówią na każdym kroku, że chcą współpracy, rozwoju, integracji europejskiej i tak dalej, to nie może to się opierać na oszustwie, na złodziejstwie, krótko mówiąc. Także te dokumenty, które udało się ocalić, na ich podstawie staramy się tę pamięć kultywować, żeby nie było powtórki z historii. Przejdziemy może dalej. Tutaj widać pewien transparent, prawda? Niektórzy się pytają o jego treść. Ten transparent przygotowałem. Głośniej. Ten transparent przygotowałem na 29 marca 2012 roku. Jest to dokładna data pogrzebu, który zorganizowaliśmy z przyjaciółmi. Przypomnę, że odnaleźliśmy rodzinę pani Marii Trzcińskiej. Dzięki temu mogliśmy uratować dokumenty, a jednocześnie godnie pochować sędzię Marię Trzcińską, ponieważ była możliwość, że byłaby pochowana jako prawie że bezdomna, czy były takie dziwne propozycje, żeby no, na koszt państwa, ale prawie że jako osoba bezimienna, jak bezdomna prawie. Udało nam się to zrobić. Dla przypomnienia, taką sprawą ustalenia tożsamości, ustalenia rodziny było obowiązkiem prokuratury i policji. Oczywiście. To są organy, które w Polsce istnieją właśnie do takich między innymi celów, żeby to ustalić. To my, osoby zupełnie prywatne, musieliśmy się tym zająć. I śledztwem. Śledztwem niemalże i musieliśmy to ustalić. Odszukać w przeciwnym rodziny. Wypadku było nie wiadomo, co by było. No, władze państwowe nie chciały pochować tak jest, pani Trzcińskiej, takiej zasłużonej. Zgłaszaliśmy przecież do urzędów, łącznie z prezydentem. Tak. I nic, żadnego efektu. Kto wtedy był prezydentem? No, pan Komorowski oczywiście. Pan Komorowski był prezydentem.
Nie interesowało ich wtedy losy śledztwa. Wygląda na to, że zależało im na zatuszowaniu sprawy, że jakaś starsza kobieta się zajmowała sprawami, które są niewygodne dla tych kręgów politycznych, które chcą sobie układać jakieś stosunki z Niemcami. Nie chcę mówić, że władze ówczesne, jak i obecne kolaborują z Niemcami, potomkami tych, którzy nas mordowali. Uważam, że trzeba dla dobra wspólnego prowadzić rozmowy, trzeba nawiązywać stosunki gospodarcze, polityczne, kulturalne i tak dalej. Natomiast wszystko musi się opierać na prawdzie, nie na zakłamaniu. Dlaczego KL Warszał trwa? Niektórzy mnie pytają. Ponieważ warunki, w jakich żyjemy obecnie, są takie, że przypominają obóz koncentracyjny. To jest taki mały, lekki obóz koncentracyjny, ale ta śruba, właściwie śruba, tak mówimy, przykręcana Polakom, mieszkańcom Warszawy, można powiedzieć, jest cały czas dokręcana. Każdego dnia mamy przykłady. Rozprzedawanie naszego majątku narodowego. Te kamienice coraz częściej nie są w polskich rękach. Odbudowane polskimi rękami. Witam panie profesorze. Witamy pana profesora Bojarskiego. Z panem profesorem. Pan profesor Bojarski od początku jest z nami. Wydawnictwa ma swoje. Cieszymy się. Tutaj komentujemy poszczególne plansze i tę wystawę. Nagrywamy dla internetu też. Dla potomności. Panie profesorze, przypomnieliśmy sylwetkę pani Marii Trzcińskiej, dzięki której dużo dokumentów ujrzało światło dzienne. No całe życie poświęciła. Od 1974 roku miała bardzo dużo przeszkód. Na tyle, co mogliśmy ją wspierać za życia, ale więcej chyba uda nam się po jej śmierci zrobić, ponieważ coraz więcej ludzi już wie, tego już się nie da ukryć. Tu jest kwestia tylko zakłamywania pewnych faktów typu, były komory gazowe czy nie były, czy 200 tysięcy czy mniej. Tu nie chodzi o ilość ofiar, żebyśmy się licytowali. Tu chodzi o samą pamięć, że doszło do ludobójstwa na terenie Warszawy, w centrum Europy. I nie chcemy, żeby do tego dochodziło także, więcej. Pomimo wszystko rzędy wielkości są ważne, bo jeżeli tutaj mamy do czynienia ze zorganizowanym, planowym morderstwem rzędu setek tysięcy, a niektórzy mówią może 20 tysięcy, to oczywiście jest to zakłamanie zasadnicze. Tak. Bo nie wiemy, czy 200, czy 250, czy może 300, ale na pewno wiemy, że nie 20, ani 100 tysięcy nawet, prawda? Tak. Panie profesorze, a jest to możliwe o tyle, że ten obóz składał się, przejdziemy do następnej planszy, co najmniej z pięciu podobozów. To nie jest tak, że to jeden był obóz zlokalizowany w okolicach Dworca Zachodniego, o którym najczęściej się mówi, albo tylko o obozie w okolicach ulicy Gęsiej. Gęsia, Pawiako to jest. W okolice Pawiaka, ale chcemy przypomnieć, że obóz koncentracyjny to był konglomerat rozrzucany po Warszawie, między innymi Dworzec Zachodni, gdzie były dwa podobozy. Drugi to ulica Gęsia, Pawia, okolice Pawiaka. Takim miejscem zbrodni w ramach obozu była Aleja Szucha, gdzie mieściła się siedziba Gestapo. Też należała do tego, bo to wszystko pod jednym dowództwem. Himmler przecież w 1942 roku nakazał utworzenie tego obozu. I Pawiak był też włączony w tę machinę zbrodni, gdzie setki i tysiące naszych patriotów, i to takich, można powiedzieć, związanych z elitą narodową, zaangażowanych w obronę polskości, wielu wspaniałych ludzi, których nam dzisiaj brakuje, tych właśnie genów, które zostały wyrżnięte, brakuje ich do tej pory. Tę elitę mordowano w sposób planowy. Także jest to możliwe, że nawet do 200 tysięcy. To jest ciekawe, że prokuratura w Zentstelle w Ludwigsburgu koło Monachium wszczęła śledztwo sama, bo miała tak dużo materiałów. I to śledztwo później zostało zawieszone, dokumenty otrzymali od Polaków,
Ale to dało pewien impuls, tak jak tu kolega stwierdził. Mieli też i swoje dokumenty. Mieli swoje. Oni nie negują. Nie negują, właśnie to jest ciekawe. To jest ciekawe, że w Polsce częściej się to neguje niż w Niemczech. W Niemczech jest znaczek pocztowy, na którym są oznaczone główne lagry również na terenie Polski. I gdzie jest także wymieniony KL Warszaw. Czyli Niemcy nie negują, natomiast ludzie, którzy tutaj uważam złej woli, historię przekręcają. Przekręcają nam historię, kiedy mamy do czynienia z taką wielką zbrodnią, to w imię czego? Podejrzewam niby dobrych stosunków, żeby nie rozgrzebywać ran. Przepraszam bardzo, ale jeśli nam się wytyka i mówi na przykład o polskich obozach koncentracyjnych, musimy bronić dobrego imienia Polaków. Poza tym ta krew woła. Chodzimy po trupach cały czas, po tej krwi. Nie ma miejsca w Warszawie, gdzie ta krew się nie lała. Ale... No jest wielu, którzy tutaj zginęli, naszych nawet bliskich. Zgadza się, starsze pokolenie ma tutaj członków rodzin, które zginęły bez śladu. W mojej rodzinie jest taki wypadek. Mój daleki wuj, owszem, ma już dom, prawda, po morderstwie w Katyniu. Jest w Warszawie nawet na Cytadeli Małe, Muzeum Katyńskie, prawda? A nie ma wspomnienia o tysiącach Polaków, naszych krewnych, zamordowanych tu na miejscu w Warszawie. Nie ma pomników, nie ma śladów, prawda? Nie ma grobów, nic nie ma. I mówi się jeszcze nie wolno. Niektórym się wydaje, że nie wolno mówić o tym. Panie profesorze, ten plan likwidacji stolicy Polski, elity narodowej, jest związany z nazwiskiem Pabsta. To był jeden z naczelnych architektów koncepcji hitlerowskich, który zakładał w tym planie, że Warszawa nie będzie jako takiej, jako stolicy państwa europejskiego, ale to będzie prowincjonalne miasto zasiedlone Niemcami. To będzie nowa Warszawa dla Niemców. Mniej więcej ile on zakładał? Neue Deutsche Stadt. Tak, to będzie nowe miasto dla Niemców. Nie chcę tego słowa używać, ale ono pasuje. Według Niemców trzeba było zutylizować Słowian, którzy są dzikim narodem, narodem barbarzyńców. Wyburzyć starą zabudowę Warszawę. Były plany, żeby Zamek Królewski również zlikwidować. Wszystkie ślady polskiej kultury zlikwidować, a stworzyć tutaj zupełnie coś nowego. Na gruzach i na krwi naszych rodaków. I w tych chorych głowach to już się rodziło przed wojną, bo w czerwcu 1939 roku Hitler wizytował pracownię architektoniczną w Würzburgu i tam zaaprobował właśnie ten plan już tego miasta. Plan był gotowy. Mamy jeszcze pewne informacje, że wcześniej pan Adolf Hitler od tych, którzy go sponsorowali, otrzymał takie plany, bo Hitler nie był samodzielny. Też trzeba o tym powiedzieć, kto go sponsorował, że z małego kaprala stał się wielkim Führerem. Przejdźmy dalej. Ja pochodzę akurat z Woli, a tutaj jest pokazane zdjęcie lotnicze zrobione w latach 45 prawdopodobnie do 47, kiedy pokazane są okolice Lasku na Woli i Fortu Bema. Na kole mieścił się prawdopodobnie taki też podobóz. Mało mamy informacji, co tam się działo, ponieważ był ogrodzony, tam nie można było wchodzić. Mieszkańcy okolicznie byli steroryzowani. Wiemy, że między innymi Hitlerjugend tam miało swoje szkolenia, przeprowadzono obozy szkoleniowe czy wypoczynkowe, ale wiemy, że ginęli ludzie, słychać było strzały. Z drugiej strony tej tablicy można zobaczyć między innymi... Ja bym więcej... Jeszcze do tego, bardzo proszę. O tym powiedział, ponieważ udało się uzyskać niemieckie zdjęcia Luftwaffe tego właśnie rejonu Fortu Bema z września 1939 roku i 1944 roku. A więc widać z porównania tych zdjęć, skąd się wzięły te oto tutaj baraki,
Ich wymiar jest dokładnie, odpowiada standardowym barakom, ja nie pamiętam. Obozowym. To jest, zdaje się, 55 metrów długości na 15 szerokości. Tych baraków jest tutaj dobre kilkadziesiąt. Tych baraków nie było w 1939 roku. Te baraki były do 1944 roku. No i tutaj jest jedno z głównych ośrodków, czyli jeden z głównych lagrów, pięcioobozowego lagru, jak tak, do tej pory mówimy. Pewne nieporozumienie, między innymi w stosunku do publikacji pani Marii Trzcińskiej, dotyczy tej oto zabudowy, która jest przedwojenną zabudową drewnianą, komunalną zabudową dla ludzi bezdomnych, dla ludzi marginesu i tak dalej. Ale też była zabudowa blisko ulicy Księcia Janusza. Te baraki były przed wojną i sprawa ich należności u pani Maria Trzcińska pomyłkowo wskazuje na to, bo nie miała tych zdjęć w takim stopniu, jak my już je dzisiaj mamy. Także możemy korygować. Wiemy, że nie te baraki, tylko tu ten rejon. Ponadto chcę przypomnieć, że cały ten rejon, ciągnąc się jeszcze tutaj w kierunku wschodnim, był to teren wojskowy przed wojną, ściśle właściwie pogrodzony. To były fabryki nie tyle broni, ile rusznikarskie, że tak powiem, które tam to uzbrojenie kompletowały. Były stadiony wojskowe, coś takiego, dlatego że ten teren tym łatwiej Niemcy mogli przejąć jako teren wygrodzony z rejonu miasta i od 1939 roku na jesieni już tutaj był obóz. Najpierw jeńców polskich, a później wszelkich jeńców albo ludzi uznanych za jeńców, bo przecież ludzie zaangażowani w aktywność patriotyczną od razu byli traktowani jako bandyci albo w najlepszym wypadku jako jeńcy. Także jest to pierwszy obiekt na terenie KL Warszaw, czynny właściwie od września 1939 roku. Tak, tam byli już jeńcy z 1939 roku, nasi żołnierze. Najpierw byli przetrzymywani przy ulicy Kozielskiej. Tak. To są też tereny wojskowe, które jeszcze przed 1939 roku należały do wojska, obecnie klubu Legii. Tam się mieści właśnie stadnina koni, stajnie, a tam na tym terenie byli przetrzymywani już żołnierze z 1939 roku. Kapilat, no, poddanie się Warszawy to jest 28 września. Warszawa broniła się najdłużej ze wszystkich stolic w Europie. No z wyjątkiem oczywiście Moskwy nigdy nie zdobyte. Przejdźmy, kochani, na drugą stronę, jeśli można. Tutaj jest zdjęcie tak zwanej ściany śmierci z metalowymi pętlami, na których wieszano więźniów lagru na kole. Jest to bardzo prawdopodobne, byli świadkowie, którzy o tym mówili, że potrafili zbrodniarze niemieccy i kto tam służył jeszcze w ich formacjach, wieszać nawet po 3 osoby na jednym takim haku, co było bestialstwem, na tych pętlach metalowych, co dodawało jeszcze większej grozy. Ludzie, którzy tam bliżej podchodzili, mieli odwagę, mówili, że tam straszy, że tam to jest miejsce straszne, że to, tam się dzieją rzeczy tragiczne. Niektórzy się bali o tym mówić, kto miał w ogóle możliwość, żeby tam podejść. Natomiast wszystko to zostało zlikwidowane przy różnych przebudowach klubu i po tych wszystkich zmianach własnościowych obecnie. Tutaj między innymi wiemy, że na kole były prowadzone jakieś doświadczenia na ludziach. Tam też prawdopodobnie palono zwłoki. Palono, ponieważ mieszkańcy mówili, że czuć swąd palonych zwłok. To jest wszystko możliwe. No, nie mamy aż tak ścisłych relacji, chociaż pani Maria Trzcińska zebrała około 70 świadków. Dotarła i ich osobiście przesłuchiwała.
mamy to na piśmie, także możemy o tym śmiało mówić, że to nie jest bajka, to są autentyczne zbrodnie i autentyczne relacje świadków, którzy przeżyli. Niemcy oczywiście też uznali to i nie negują. Natomiast, no wiadomo, ta poprawność polityczna niektórych zmusza do negacji. Wszystko, co robili Niemcy, to jest w porządku. Teraz jest jeden wróg, Rosja, prawda? Także to są sprawy polityczne. No ja bym dodał jeszcze, że do tej zbrodni niemieckiej dodaje się, moim zdaniem, już zbrodnia pseudo-Polaków, którzy fałszowali. Ta ściana stała 60 lat po wojnie. Przecież to jest najbardziej autentyczny dokument tej zbrodni. Zgadza się. Komuś i w 64-65 roku przeszkadzało. Tak. Już śladu nie ma, teraz można powiedzieć, że nigdy nie było. Tak, komu i 60 zależało? Lat. I jeszcze dodać chciałbym, że to samo zrobiono z elementami, z urządzeniami w gazowni przy Dworcu Zachodnim. Przecież to powinny być relikwie dla narodu polskiego, dla młodzieży. I to zlikwidowano. Ta władza, która istniała przed 2010, 2008, 2014, ci zezłomowali te urządzenia. Przecież to się nie mieści w głowie, że coś takiego można było dokonać. To można określić jako sabotażem, dywersją. Ktoś działał na zlecenie, bo to jest niemożliwe, że to byłby przypadek. Słuchajcie, taki betonowy mur berliński jest traktowany jako prawie świętość, relikwia. A tu, gdzie ginęli nasi patrioci, może nasi, z naszych rodzin, został zniszczony. Zatarte ślady. Podobnie na Dworcu Zachodnim. Zapraszamy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. To jest nasz kolega przewodniczący. Przy stoliku dyżuruje nasz przewodniczący pan Jan Rudziński, nasz przyjaciel, który od wielu lat jako szef naszego stowarzyszenia dba o każdą, można powiedzieć, o każdy okruch tej pamięci naszej historii o martyrologii naszego narodu. Nie sam jeden. Bardzo proszę, Janku, opowiedz, skromnie powiedz. I o tych wydawnictwach też. Wydawnictwa, no tutaj dzisiaj to ja pilnuję stolika, wydawnictw, no i skromnej kasy, ale mamy. Tak. Plan Zagłady Warszawy, KN Warszaw, tytuł, głośniej. Autor, pan profesor tutaj autor stojący. Włodzimierz Bojarski, profesor, który tutaj właśnie z nami dzisiaj jest. To jest najnowsza książka i najpełniejsza. I udało się jeszcze pewne zdjęcia lotnicze i dokumenty uwzględnić, których pani Maria Trzwińska naście lat temu wcześniej nie miała po prostu, więc są tu pewne uściślenia dotyczące właśnie komory gazowej i uściślenia dotyczące właśnie Fortu Bema i tamtego lagru na Woli. W następnej kolejności? No między innymi przypomina się, że w takich niewinnych rejonach parkowych na Woli Niemcy topili ludzi, masami topili ludzi, żywych ludzi, bagnetami wpychali do stawów i topili. I dzisiaj nawet nie traktujemy tego jako teren obozowy czy lagrowy. Tam się chodzi jako z parkiem park do dzieci, prawda? Prawie park rozrywki, prawda? A tam ludzkie ciała gniły tygodniami, aż potem innych popędzili, żeby wyciągali. W parku Solińskiego na miejscach mogił. Jeszcze takie różne imprezy. Nie no najwyższego tak. Lotu się na trupach, na trupach. Dobrze, Janku, kontynuuj. Wiesz, tak. Tu mamy książkę. Broszurę taką. Broszurę podpisaną przez panią Marię Trzcińską. Ona jest wydana w 2016 roku, to wydanie drugie. Tak. Drugie. Nieco uzupełnione. Ale nazwisko jest pani Trzcińskiej. Tekst jest pani Marii Trzcińskiej. Nieżyjącej już od kilku lat. No to jest taki w skróceniu taka broszura bardziej dla młodego pokolenia. Nie wezmą takiej książki do ręki, ale to już trzeba wiedzieć. A potem się to jest tablica. Na drugiej stronie okładki jest na drugiej stronie okładki jest tablica, którą umieściliśmy Kościół Świętego Stanisława. Na frontonie Kościoła Świętego Stanisława, biskupa męczennika.
Tu powiedz, Janku, coś więcej, bo byłeś współautorem tej tablicy i walczyłeś o nią kilka lat. No nie sam jeden walczyłem, ale autorem tablicy jest artysta rzeźbiarz Bartłomiej Kurzeja. Nasz kolega. Autorem artystycznym, autorem dzieła. A starania o umiejscowienie jego no, trwały kilka lat, ale z Bożą pomocą zostały uwieńczone sukcesem. I tablica została poświęcona przez kardynała Nycza. Ja wrócę jeszcze do tablicy, którą montowałeś na frontonie kościoła. Otóż może to nie jest widoczne na kamerze, to opiszę. Na dole są widoczne czaszki ludzkie naszych rodaków, a w głębi jest zarys tunelu dworca zachodniego. Tego tunelu, przechodzą miliony Polaków i często nie wiedzą nawet, że tam mordowano, gazowano naszych rodaków na różne sposoby. Ale dowiedzieliśmy się o komorach gazowych, które były tam zainstalowane. I jeszcze jedno. Dlaczego tablica jest w kościele świętego Stanisława Męczennika, biskupa Męczennika? Bo to jest parafia tego dowództwa całego obozu KL Warszał przy ulicy Bema właśnie. Tam był główny wjazd do tego obozu, gdzie gazowano warszawiaków, gdzie palono warszawiaków, gdzie rozstrzeliwano warszawiaków. To jest właśnie parafia i stąd tam się odbywają msze święte i ta tablica jest tam zamontowana. Na pierwszej stronie okładki jest pomnik ułożony z kamieni, który się znajduje na skwerze imienia Alojzego Pawełka. To jest w rejonie po sąsiedzku z gazownią warszawską. Jest to pomnik w formie serca, składający się z wielu, wielu kamieni, większych i mniejszych. Tu jest największy głaz widoczny, kilkutonowy z krzyża. I tablice opisowe dookoła. Bardzo pięknie utrzymane miejsce. I szanowane przez warszawiaków. Nie spotkaliśmy się ani jednym aktem wandalizmu, a park ten był często obsadzany przez element, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast ten pomnik spontanicznie układany, bo to warszawiacy przynosili kamienie właśnie tam, żeby usypać, to jest przepołowione serce. Ten symbol jakby rozdarcia, prawda? Ale serca warszawiaków. I to jest pomnik, który chyba najpełniej oddaje nasze uczucia do naszych rodaków. I ja w dyskusjach u nas z warszawiakami, z mieszkańcami Warszawy, zawsze mówię, że to jest najpiękniejszy pomnik w Warszawie, który powinni wszyscy odwiedzać. Dziękuję. Na przedostatniej stronie okładki jest zdjęcie grobu pani sędzi Marii Trzcińskiej. Zasługi jej są nie do przecenienia w wydobyciu na światło dzienne całej sprawy tego obozu KL Warszawa. A tutaj ona siedzi w towarzystwie prałata Peszkowskiego z jednej strony nieżyjącego i generała Hedyszarego, również niestety już nieżyjącego. No i tu mamy jeszcze taką broszurę. Popularną, całkiem, która zawiera podstawowe informacje i taką dla osób najbardziej zainteresowanych, przechodzących, którzy przychodzą porozmawiać, dostają taką broszurkę, żeby sobie tam jeszcze poczytali i komuś jeszcze ją przekazali i tą ideę rozpowszechnia wiedzy o KL Warszawa. No i to by było tyle. Tutaj jest. Janku, a powiedz nam, który raz jesteśmy? A jesteśmy co najmniej czwarty albo piąty raz. Dokładnie. Tutaj, na tym samym co roku staramy się w okolicach, jakiej daty? Pierwszej niedzieli sierpnia. Pierwszej niedzieli sierpnia, w tym roku się przesunęło nam na trzecią niedzielę sierpnia. A korzystamy zawsze z uprzejmości wspólnoty polskiej, która jest tam prawie że za nami, wypożycza nam stelaże. Udziela pomocy. Mhm. Janku, no, dlaczego akurat pierwsza niedziela sierpnia? No to jest, bo to nie jest przypadek. No to jest nawiązanie do rocznicy wyzwolenia obozu przez batalion Zośka. Armii Krajowej w czasie Powstania Warszawskiego 5 sierpnia na Gęsiówce.
Wtedy uratowano kilkuset Żydów, którzy mieli za zadanie ten obóz likwidować, zacierać ślady jakby. Ich zastali powstańcy przy życiu tylko dlatego, że byli potrzebni do zacierania śladów. Przejdźmy może dalej. Janku, jak chcesz nam towarzyszyć? Powiedziałbym jeszcze, co nie wszyscy rozumieją, że ten plan zagłady niemiecki realizowany od 1939 roku był jedną z głównych przyczyn w ogóle tego, że nie mogło nie być powstania. Nie mogło nie być powstania. Walka z Niemcami trwała od 1939 roku. Dzień w dzień ginęli setki ludzi. Setki ludzi dzień w dzień ginęło i nie można tego, tak powiem, spokojnie przeżyć. Przejdźmy do następnego. Kojarzymy więc to także z informacjami o powstaniu warszawskim, bo ludzie są mądrzy dzisiaj, powiadają, a po co to powstanie? Gdyby nie powstanie, Warszawa byłaby cała. Nieprawda. Jeszcze się wojna nie zaczęła, a Warszawa została zaplanowana do likwidacji. Jesteśmy tutaj przy tablicy, która przypomina z tym zdjęciem lotniczym z 30 sierpnia 1944 roku okolice Dworca Zachodniego. Co tam się działo? Mamy kilka relacji, mamy także relacje z wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, którzy opisywali, że wjeżdżają wagony kolejowe z ludźmi i wracają puste, że coś tam się dzieje. Później ciężarówkami są wywożone te zwłoki co noc praktycznie i prawdopodobnie wywożone na tereny byłego getta, które było już zlikwidowane i tam w ruinach były palone te zwłoki. Tam też była spalarnia zwłok. Krematoria. Panie profesorze. Drugie, trzecie w budowie. Panie profesorze, bo niektórzy negują, jak mogło w centrum miasta krematorium być, to znaczy komora gazowa, obóz koncentracyjny, jak to możliwe? A przecież wiemy, że tam ludność cywilna nie była dopuszczona do tego wiaduktu. Wiadukt kolejowy był obiektem quasi strategicznym i jak większość obiektów strategicznych on podlega pewnej ochronie służb kolejowych normalnie, chociaż przy większych obiektach nie tylko policyjne służby kolejowe takich obiektów strzegły. Więc to, że wiadukt w przedłużeniu ulicy Bema był traktowany jako obiekt strategiczny i był strzeżony, było w zasadzie normalne. Natomiast nienormalne było to, że właśnie ten wiadukt nadawał im się na te komory, być może z naiwnego powodu, bo było to bezpośrednie sąsiedztwo gazowni warszawskiej i naiwni jacyś ludzie mogli uważać, że ten gaz z gazowni to będzie dobry do gazowania ludzi. Oczywiście nawet prób tego na pewno nie było, bo ten gaz miejski ma charakter gazu wybuchowego i nikt by nie mógł go w takich warunkach tunelowych używać. Tutaj te tunele możemy pokazać, panie profesorze, z tyłu. Proszę? Możemy pokazać te tunele tutaj z tyłu. Tak, tak, tak. Tu bardzo proszę. O właśnie. Tu będzie najlepiej. Z lewej strony to jest przebudowa powojenna. Pierwszy etap przebudowy powojennej. Wybudowanie obok dwóch przepustów przedwojennych, dużych dwóch pasów ruchu po wojnie. Tych pasów jeszcze na tym zdjęciu nie ma, ale już początek tego jest robiony. To, co było przed wojną, to szeroki tunel komunikacyjny i węższe przejście pieszo-rowerowe. Widać na zdjęciu, że to przejście węższe jest po prostu zabudowane. Niemcy oczywiście pilnując całego tunelu nie puszczali tu ludzi do przechodzenia. Ale dodatkowo właśnie w tej przestrzeni częściowo wykorzystanej zainstalowali urządzenia do rozprężania butli gazowych zapewne z ciężkimi gazami bojowymi i do baterii
wentylatorów sącotłoczących, które w pewnych godzinach ten gaz bojowy wdmuchiwały do tunelu, a w innych godzinach wysysały ten gaz z tego tunelu i wydmuchiwały w powietrze. Tunel w zasadzie nie był zamknięty, także jedna i druga operacja mieszała go dosyć intensywnie z powietrzem i ten gaz i smrody z tunelu wychodziły na zewnątrz, także ludzie jeszcze o 500 km od tunelu czuli ten swąd tych gazów i tych biednych ludzi tam w tym tunelu. A tutaj były urządzenia, które po pierwsze zajmowały część tej przestrzeni, a po drugie wystawały nieco nad tor. Tutaj nad torem były kopuły bani, w których rozprzężano gaz i był wylot tunelu tych szybów takich nadmuchujących i wysysających gaz. Tutaj na górnej zdjęciu widać właśnie górną część tych bani gazotwórczych. One są tutaj w poprzek toru, czyli wzdłuż tego tunelu. O, na tym tunelu troszkę dalej one właśnie stoją. Warto zauważyć, że te pomieszczenia mają drzwi gazoszczelne, gumowe drzwi, zamykane od zewnątrz. Nie jest to zatem bunkier, który mógłby mieć takie drzwi i stanowić jakiś bazę dla tych policji niemieckiej, ale właśnie budowa komór gazowych. Z tyłu za tym, na tym samym poziomie są końce wyrzutni tych gazów, które są były wydmuchiwane. Panie profesorze, tutaj na dole znajdowały się takie misy i to do niedawna jeszcze można było je oglądać. Tak samo te łopaty wentylatorów też były widoczne, też warszawiacy przejeżdżający jeszcze w latach 80. widzieli i się zastanawiali, do czego taka wentylacja w takim tunelu. Pan powie historię tego, bo to jest ciekawe. Oczywiście pomiędzy tymi urządzeniami a tym tunelem były odpowiednie drzwi. W tym tunelu były przesuwane bramy. Te przesuwane bramy na kilka godzin nocnych zamykano i wpędzano tam setki ludzi. Po zagazowaniu trupy wywożono. W ciągu dnia Niemcy starali się zachować jaką taką przelotność tego tunelu dla celów niemiecko-komunikacyjnych. W ten sposób ten tunel pełnił takie podwójne zadanie. Strategiczno-niemieckie komunikacyjne i również strategiczne, tajne, nocne do gazowania tych ludzi. Te urządzenia tutaj naziemne i dalej schodzące do poziomu tutaj jezdni właściwie stały 50 lat po wojnie. Można to było fotografować, to nasi koledzy znajomi chodzili, fotografowali, znajomych oprowadzali i Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w oparciu o fachowe ekspertyzy doktorów, inżynierów wojskowych i z Politechniki Warszawskiej ustaliła jednoznacznie, że są to urządzenia komór gazowych do trucia ludzi. Główna Komisja postanowiła ze względu na potrzebną przebudowę tunelu zachować w rekonstrukcji te urządzenia jako część pamiątki narodowej. I takie dokumenty o potrzebie zachowania tych urządzeń w stanie możliwie naturalnym również mamy. No niestety co innego decyzje komisja, a co innego później nieznani sprawcy wszystko zlikwidowali, tunel przebudowali, ale niektórzy z Państwa zaangażowani zdążyli pomimo uratować, zachować pewne części owych to bani gazotwórczych, tych wentylatorów sącochłodzących, które tutaj pracowały. Siła tych wentylatorów była taka, że każdy samochód zostałby tu przewrócony przez te wentylatory, więc nie były to na pewno urządzenia wentylacyjne. Siła tych wentylatorów odpowiadała ciągowi
dużego przedwojennego samolotu, więc można panie profesorze, sobie wyobrazić, jaka to była urządzenia. Chciałem panu tutaj przedstawić jeszcze opinię naszych wrogów, tych, którzy negują, że był obóz, a przynajmniej, że nie było na dworcu zachodnim komór gazowych i między innymi mają taki argument, że tu Niemcy stosowali dezynsekcję swoich mundurów, że to było na zasadzie takiej stacji, która chroniła przed tyfusem, przed epidemiami i że oni tutaj gazowali swoje mundury. Czy jest to możliwe, żeby używać takich gazów i takich urządzeń do dezynsekcji mundurów no, dla potrzeb armii niemieckiej? Jest to możliwe? No jest to zupełnie nieprawdopodobne, że względu na wydajność gazową i powietrzną tych urządzeń to przekracza jakiekolwiek normalne potrzeby, prawda? Ten tunel ma chyba 300 do 500 metrów długości, ja już nie pamiętam. On był wykorzystywany na pewno na przestrzeni nie więcej niż 50 do 100 metrów, prawda? Nie musiały te komory być na długości 300 metrów. Wystarczyło na 50 metrów spędzić ludzi, prawda, żeby 300 ludzi zagazować za jednym razem. A teraz apel, bo zawsze przypominam, zwłaszcza młodym ludziom, którzy przejeżdżają, bo tutaj jest ścieżka rowerowa teraz, to przypominam, żeby chociaż jak nie zdążą zdrowaśki odmówić, to chociaż wieczny odpoczynek, bo przejeżdżają przez miejsce tragiczne dla nas, miejsce, gdzie ginęły setki na pewno, jeśli nie tysiące naszych rodaków. I to w sposób taki bezimienny, bo do tej pory nie możemy odnaleźć tysięcy warszawiaków, których nam brakuje z naszych rodzin. Bo mówiono, że zginęli gdzieś w Oświęcimiu, w Treblince, a oni tu na miejscu ginęli, nasi rodacy, bo Niemcy byli bardzo oszczędni. Oni woleli na miejscu zamordować, bo nie kosztował ich transport do Treblinki czy do Oświęcimia. Mieli tu bliższy obóz. Także apeluję do wszystkich naszych rodaków, z wielkim szacunkiem, ktokolwiek tam się znajduje w okolicach dworca zachodniego, zwłaszcza przy tunelu, chociaż zdrowaśkę albo wieczny odpoczynek w intencji tych naszych bezimiennych rodaków, patriotów, często genialnych ludzi, elity narodowej, która tam ginęła. Przejdźmy no i może jednak przypomnijmy, że dotyczyło to nie tylko warszawiaków. W Warszawie prawie 1/3 to byli Polacy ze Śląska, z Pomorza, z Wielkopolski, a więc ludność była z całego kraju. Do tych obozów trafiali ludzie najczęściej z masowych łapanek ulicznych i z masowego wygarniania ludzi z całych bloków mieszkalnych, bez różnicy kogo tam, że tak powiem, tu żadnych dochodzeń na ogół nie było, czy ktoś jest w jakiejś tam organizacji, czy nie. Jest Polakiem, już go do gazu tutaj do mordowania brać. Także jest to miejsce męczeństwa Polaków z całego kraju. Również z dużego obszaru pod Warszawę, ponieważ wygarniali z kolejek dojazdowych, prawda, z pociągów wygarniali ludzi i do tych obozów, do tych komór. Tak. Przejdźmy z drugiej strony, bo tam też mamy planszę. Takie folderki o tym jest, jeśli kogoś Państwa interesują. Panie profesorze, a propos tego znaczka pocztowego, może coś powiemy. To jest mapa obozów niemieckich III Rzeszy. To jest mapa Rudolfa Hessa, tak zająknąłem się, Rudolfa Hessa, która jest dołączona, z tego co pamiętam, do dokumentów oświęcimskich i ona obejmuje całość mniej więcej obozów niemieckich na terenie Rzeszy, na terenach troszkę zachodnich poza Rzeszą i na terenach wschodnich. Ta mapka jest tutaj w tym miejscu troszkę obcięta, pominięte są dalsze rejony, ale w każdym razie na terenie Polski szczególnie zostały wyodrębnione obozy w Warszawie, Majdanku, Treblinka, Majdanek, prawda? Tutaj jest no, stary się Jonka, prawda? Jest oczywiście Auschwitz tutaj.
te trójkąty oznaczają takie właśnie charakter zagłady. Lagier o charakterze zagłady. W Warszawie są trzy takie lagry oznaczone. My wiemy, że było pięć, jeszcze więcej, ale te główne. Oni sami zaznaczyli sobie Warszawa jako miejsce szczególnie mordercze. Trzy takie lagry. No to miejsce to jest Warszawa. Tak, zaznaczone. Tu jest zaznaczone Warszawa, KL Warszawa. Napisane Warszawa, prawda? Warszawa. O, tutaj jest objaśnienie. Ten krzyżyk powiększony. Nie pamiętam, coś znaczy. To właśnie mało jest czytelne, bo to jest odręczna mapa. Tu widać, że jest odręcznie sporządzona przez kogoś, komu zlecił Rudolf Hess, jakiemuś swojemu oficerowi może. Tak. Natomiast ta mapa była wykorzystana na znaczku pocztowym niemieckim, tak? Tak, tak, tak. I to jest ciekawe, że to w Niemczech się pojawiło. W Niemczech czy... Na rocznicę, już nie pamiętam jaką rocznicę zakończenia wojny, wyszedł niemiecki znaczek właśnie, który przedstawiał zakres obozów niemieckich. Panie profesorze, ale to wyszedł ten znaczek u tych dobrych Niemców, czyli w NRD-ówku, czy w Niemczech federalnych? Nie pamięta pan. No dobrze, ale faktem jest, że ta mapa się pojawiła, gdzie Niemcy się przyznają do tych obozów. Tak, że Niemcy się przyznają, to jest dokument z Auschwitz. Dobrze, przejdźmy dalej. Możemy tą stroną, zapraszam. Tutaj mamy zdjęcie krematorium, które się znajdowało na terenie tak zwanej Gęsiówki, prawda? Taki ślad właśnie. Ślad. Ale został. Wszystko no tak. Było niszczone. Tak. Niemcy podminowali, spalili, zniszczyli, co się dało. Ale to i owo zostało. No tak, ale ten komin charakterystyczny i te budynki służyły spalaniu zwłok z masowych zbrodni, z masowego mordu. I to zdjęcie jest bodajże z 1945 roku, tuż po wyzwoleniu. To, co się zachowało. Teraz nie ma śladu. Tam jest teraz osiedle mieszkaniowe. Nasi rodacy mieszkają na trupach, można powiedzieć, na miejscach zbrodni. O tym nie wiedząc, bo nawet tam tabliczki nie ma na ten temat. Wycieczki żydowskie przyjeżdżają tylko w okolice, gdzie było getto, gdzie ginęli Żydzi. Natomiast o Polakach się nie mówi. A tam cała ulica Gęsia, Pawiak, to jest zasłane, można powiedzieć, trupami. No, plus jeszcze miejsca niszczenia, spalania zwłok. Zacieranie śladów. Trupów było tak dużo, że dwa dawniejsze krematoria nie dawały rady i koniec wojny zastał nas przy budowie elektrycznego, supernowoczesnego trzeciego krematorium. Przez cały czas lat 43-4 masowo palono zwłoki na stosach drewna, warstwa drewna, warstwa zwłok, warstwa drewna, warstwa zwłok. I takie ogromne stosy paliły się na kole, paliły się tam w lasku na kole i paliły się w bardzo wielu miejscach na terenie byłego getta warszawskiego i dalej tutaj w stronę ulicy Bonifraterskiej na kilku dużych dziedzińcach, podwórkach po prostu między blokami. Były wielkie stosy, na których palono dosyć systematycznie Polaków. No, trupów wszystkich, bo trzeba powiedzieć, że wśród mordowanych oczywiście jakiś procent stanowili obcokrajowcy, którzy też mniej lub bardziej przypadkowo znaleźli się w tym gronie ludzi łapanych bez jakiegokolwiek legitymowania. Dla potwierdzenia tego, co pan mówi, bo niektórzy nie wierzą, że to było możliwe. Otóż po wojnie setki, jeśli nie tysiące, no setki ton wywożono popiołów samych z tych miejsc. Czyli o czym to świadczy? Popiołów właśnie zwłok ludzkich. Część tych popiołów udało się przewieźć na cmentarz Wolski, gdzie jest cmentarz z pomnikiem ku czci
ofiar powstania warszawskiego, ale jeszcze przed powstaniem były te zwłoki no, z tych miejsc pozostały, te resztki, te popioły jeszcze z obozu KL Warszaw. I to trzeba o tym pamiętać. No nie wszystko jest do końca oczywiście wyjaśnione. Z Mokotowa, również z Alei Szucha, wywieziono parę ton popiołów. Czy te popioły były tylko z okresu powstania, bo z okresu powstania ogromną ilość Niemcy mordowali na Mokotowie, co nie jest do końca wyjaśnione. Wiemy o mordowaniu w okresie powstania na Woli, natomiast stosunkowo mało wiemy w sposób udokumentowany o mordowaniu na Mokotowie, ale było to mordowanie, czego najlepszym dowodem to były te ogromne ilości popiołów. Wiemy, że tam była przecież w Alei Szucha to więzienie siedziba śledcza, ale ta siedziba śledcza tysięcy ludzi tam nie zamordowała, więc tam jakieś inne jeszcze były obiekty, które dokonywały tych straszliwych mordów. No i o czym także wiadomo, mianowicie, że stosunkowo znaczna część najbardziej drobnych popiołów była spłukiwana do kanalizacji. Tu i tam kanalizacja była zapchana ludzkimi popiołami, więc w związku z tym nawet pod tym względem też ten szacunek nawet ilości popiołów nie jest pełen, no bo nie wiadomo, jak dużo tych popiołów no, poszło po prostu z odchodami. Ale to brak szacunku. Przybyła do nas jeszcze pani, która od lat też się interesuje tym obozem. Proszę pani się przedstawić. Proszę bardzo. Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego. Pani Wanda Tymińska-Buczek. Tak, jestem prezesem Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego. Dlaczego pani jest z nami tutaj na tej wystawie? Szerzymy między innymi taki folwer, który uzupełnia inne informacje do tej pory. Fundacja w tym roku wydała broszurę na ten temat i wydała taki folder właśnie, który w tej chwili no, udostępniamy i staraliśmy się udostępnić i staramy się przede wszystkim młodzieży, która interesuje się. No parę tysięcy folderów żeśmy rozdali. Kilka tysięcy rozdaliśmy folderów. Tak, na początku lata. I no i udzielamy informacji i również zainteresowane jest upowszechnianiem tej wiedzy Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Dulak w Pruszkowie, z którym jesteśmy również w kontakcie, a Muzeum Niepodległości to też Pawiak, to też Cytadela, tak, tam jest również taka możliwość, żeby te informacje upowszechniać, tak? Upowszechniać. Pogłębiać, bo mogę. To idziemy dalej. Stale jesteśmy otwarci na następne informacje, dokumenty. Mamy jeszcze dwie tablice. Zapraszamy. Tu, panie profesorze, mamy zdjęcie, kiedy 5 sierpnia powstańcy z batalionu, z bałonu Zośka Armii Krajowej wyzwalają pod obóz przy ulicy Gęsiej. Tam użyli zdobycznego czołgu nawet, rozbijając bramę, wieżyczkę strażniczą. Narobili takiej paniki wśród Niemców, że Niemcy uciekli szybko. Także nie było to krwawe zdobycie tego obozu. Natomiast to dla potwierdzenia, że Niemcy wiedzieli, że będą musieli odpowiedzieć za te zbrodnie i zacierali ślady. 20 lipca, czyli na 10 dni przed, 11 dni przed powstaniem warszawskim zarządził dowódca Policji Służby Bezpieczeństwa, żeby zacierać te ślady, likwidować między innymi więźniów. Część więźniów, których nie zamordowali, popędzili dalej, prawda, panie profesorze? Tak, właśnie popędzili tu w stronę Pruszkowa. Czyli ten słynny Dulak. Dulak 121 Muzeum w tej chwili. A trzeba by powiedzieć, że planowe niszczenie miało dalej miejsce w trakcie powstania warszawskiego i chyba gdzieś pod koniec lipca cały kompleks na Gęsiej został podminowany i wysadzony w powietrze.
No, wspomnieliśmy poprzednio, że co zostało po Niemczech, to w następnych latach też próbowano do końca zniszczyć. No tak, zacieranie śladów, czyli tak jakby Niemcy, typowe to dla nich, bo i po I wojnie światowej też na terenie Polski zostawili swoich agentów. Zresztą wszyscy okupanci zostawiali swoich agentów, żeby zacierać ślady swoich zbrodni. I jest to zrozumiałe, ponieważ to, co było w Norymberdze, to było, nie wiem, promil chyba tego, co powinno by zostać osądzone, prawda, panie profesorze, za te zbrodnie. Bo mówienie tylko, że wykonywałem rozkazy, to jest za mało, bo każdy odpowiedzialność ponosi, ponieważ ma rozum, serce i wie, że coś źle robi i że to musi go spotkać za to zasłużona kara. Nie wolno zwalać, że to mu nakazał zwierzchnik. To jest wymówka człowieka, no, albo ograniczonego jakoś umysłowo, albo kogoś, kto nie wie, jak się bronić, także najłatwiej zwalić, że wykonywał rozkazy. My w naszej kulturze zawsze twierdziliśmy, że każdy odpowiada za swoje czyny i że nie ma odpowiedzialności jako takiej zbiorowej, ale każdy indywidualnie odpowie. My nie chcemy oczywiście teraz, bo prawdopodobnie już nikt nie żyje z tej obsługi obozu, z tych winowajców, natomiast nie chcemy dla przyszłości, nie chcemy, żeby tacy ludzie znów mogli coś takiego czynić. To jest ku przestrodze dla następnych pokoleń, żeby do tego nie dopuścić więcej, do takich zbrodni. I musi świat wiedzieć, że za każdą zbrodnię tacy zbrodniarze muszą odpowiadać. To nie może być bezkarne. My jesteśmy na zasadzie tych strażników pamięci, bo my przeżyliśmy, nam dane było, Pan Bóg dał nam urodzić się tutaj już w Polsce, gdzie nie było tych zbrodni, ale ta pamięć ciąży na nas. Na zasadzie tej, że to jest nie tylko chęć jakiegoś odwetu, to nie jest chęć zemsty, to jest po prostu dążenie do sprawiedliwości. Ta krew woła o to, żeby o niej mówić ku przestrodze, a także dla tych zbrodniarzy, żeby wiedzieli, że nie będą bezkarni. Żaden zbrodniarz, który dokonuje takiego ludobójstwa na tak masową skalę w centrum Europy, na katolickim narodzie, nie może być bezkarny. I nie wolno tego tuszować w imię jakichś politycznych interesów teraz partykularnych, załatwianych w imię poprawności politycznej. Tak, to w większości Niemcy mordowali nas. Nie jacyś naziści bezimienni. Tak. To byli Niemcy konkretnie. Chociaż, panie profesorze, znamy dzięki dokumentom odzyskanym od pani Marii Trzcińskiej, że załoga między obozów KL Warszaw składała się między innymi z Chorwatów, między innymi Ukraińców, z wielu narodowości. To też jest ciekawe, że SS-manów dobierali, a niektórzy SS-mani po służbie tutaj w Warszawie, w tym obozie, prosili o urlop albo żeby ich przenieść stąd, że nie wytrzymywali psychicznie. Właśnie, to jest ciekawe, że na przykład Fuchs Deutsche, tacy różni cywile, którzy jak gdyby mieli pomocnicze funkcje, że oni po paru tygodniach zupełnie psychicznie byli zwariowani i nie nadali. Przecież te zbrodnie żadna normalna dusza ludzka nie jest w stanie przetrzymać i uczestniczyć w nich. Więc odpowiedzialność jest wielka. Ale organizacja planowa niewątpliwie jest odpowiedzialnością już nie tylko poszczególnych ludzi, ale jednak narodów. I my musimy jednak też przypominać, że to cały naród niemiecki, a nie naziści, jak pan słusznie powiedział, nie jakiś margines, nie jakieś służby gestapowskie, tylko to ogromne rzesze Niemców. Kilkadziesiąt milionów Niemców, prawda, błogosławiło akcjach Adolfa Hitlera w jego zbrodniczych podbojach i tej machinie jest zbrodni. Jest to wielki dług też narodu niemieckiego w stosunku do Polski. Jakaś sprawa moralnego i materialnego szkodowania. Tak, bardzo proszę. Wspaniale, że pan przypomniał. Niemcy?
Wspaniale, że pan przypomniał, że to żołnierze Armii Krajowej z batalionu Zośka wyzwolili Lagry. Wspaniale, ponieważ mało ludzi wie o tym. Myślą, że to kto inny wyzwolił, a w tym roku zmarła, świat jest mały, zmarła żona pana Dyczkowskiego z batalionu Zośka. Znamy jego syna Bartosza, uczestniczyliśmy w mszy świętej małżonki pana Dyczkowskiego, który właśnie wyzwalał to, o czym pan mówi, to z batalionu Zośka był. No i fundacja uczestniczyła ze sztandarem, z pełnymi honorami była pochowana małżonka w tym roku. Tak, odchodzą świadkowie, dlatego następne pokolenie powinno przekazywać tę wiedzę historyczną i nie tworzymy tutaj polityki historycznej, panie profesorze, pod jakimś kątem, pod jakąś tezę polityczną, bo nam tak wygodnie, tylko staramy się przybliżyć jak najbardziej fakty, a fakty mówią jednoznacznie. Był obóz, potężny obóz w Warszawie. Warszawa była obozem koncentracyjnym. Polacy tutaj nie żyli tak dobrze jak Francuzi w Paryżu na przykład, kolaborujący z Niemcami, czy w innych miastach. Warszawy się nie da porównać z żadnym innym okupowanym miastem Europy. To trzeba podkreślić, bo niestety to, co idzie z zachodu, jeśli chodzi o informacje o II wojnie światowej, jak wyglądała okupacja, to są bajki, to jest zafałszowywanie obrazu rzeczywistości. Nam się pokazuje te produkcje z Hollywood, które w żaden sposób nie przystają do rzeczywistości. To są po prostu wydumane fantazje. Tu Polak każdego dnia drżało swoje życie we własnym domu. Nie tylko na ulicy, ale we własnym domu, bo całe kamienice były opróżniane, wystarczyła tylko decyzja jakiegoś esesmana czy innego urzędnika, żeby zadecydował o tym, że całe rodziny i całe kamienice ludzi szły pod ścianę, do rozwałki albo do obozu. I jak ktoś nam opowiada jeszcze, co jest bezczelnością ze wszechmiar, łącznie z panem prezydentem, obecnie nam panującym w Stanach Zjednoczonych, który śmiał stwierdzić o polskim obozie. To jest dla nas, jakby ktoś nas w twarz uderzał. To jest nie do pomyślenia dla nas. No jest to, zwłaszcza dla pana pokolenia. Zakłamania. To jest przez tyle świadectwo lat. Zakłamania ogromnego. Jeżeli nawet prezydent Stanów Zjednoczonych nie wie... Powtarza głupoty, co mu tam podsunęli. Proszę państwa, powiedzieć polski obóz koncentracyjny jeszcze w latach 50-tych, to chyba ktoś taki, kto to wyrzekł, to chyba by żywy nie z Polski nie wyjechał. A teraz nam się pluje, bo liczą na to, że świadkowie odchodzą. Mówienie o Oświęcimiu, że tam ginęli tylko Żydzi, też jest bezczelnością. Nie można sobie zawłaszczać ofiar. Brzezinka była dla Żydów. Oświęcim, czyli Auschwitz, był przede wszystkim dla Polaków, dla elity narodowej, którą wyrzynano, mordowano w sposób masowy. Tam widzieliśmy przed chwilą na odwróconej, na drugiej stronie planszy fragment krematorium. Otóż jestem bardzo ciekaw, ale nie, chyba do tego nie dojdziemy, ale dokumenty prawdopodobnie są w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, ponieważ co się dowiedziałem, urządzenia do kremacji zwłok w Oświęcimiu, Brzezińce, były produkcji amerykańskiej. Specjaliści amerykańscy przyjeżdżali do Oświęcimia na konserwację tych urządzeń. General Electric, bo to były takie różdżki elektryczne. Wszystko zgodnie z techniką. Była kolaboracja Niemców z Amerykanami. Adolf Hitler należał do loży masońskiej w Stanach Zjednoczonych. Czaszka i piszczele. Trzeba o tym wiedzieć. Jakie zbrodnie i kto za tym stoi? Jakie kręgi finansowe? Kto zarobił na tej wojnie, na tej krwi? A my się upominamy o pamięć, o jakiś pomnik. Udało nam się ten pomnik, to serce z kamieni ułożyć, które jest prawdziwym pomnikiem ludzi serca, Polaków spontanicznych, bo tacy prezydenci jak poprzedni, pan Lech Kaczyński czy pani obecna Gronkiewicz-Waltz, nie widzi potrzeby budowy pomnika, gdzie był obóz koncentracyjny. No cóż, oni nie są wieczni, jak wiemy. Liczymy, że ta pamięć wyjdzie, że następne pokolenie się upomną o te ofiary. Chodźmy dalej, zobaczymy tę mapę, jak wyglądał ten obóz, jak udało nam się ustalić na podstawie dokumentów z Komisji Badania Zbrodni na Narodzie Polskim.
proszę bardzo, panie profesorze, niech pan, bo pan jest najbardziej tu kompetentny. To jest kopia szkicu przekazanego oficjalnie przez władze polskie stronie niemieckiej do niemieckiego procesu przeciwko zbrodniarzom niemieckim. I tutaj są wyszczególnione i pokazane te kolejne podobozy. Jeżeli można, obóz na kole, o ten tutaj cośmy mówili, może jego zakres byłby trochę bardziej wyżej, ku północy w okolicach przesunięty, fortu Bema. Ale w każdym razie o nim jest mowa. Jeden podobóz najwcześniej uruchomiony. Kozielska. Tutaj dwa obozy w rejonie tunelu, ulica Bema, przed wojną istniejąca, i ten tunel. Według dokumentacji niemieckiej, na niemieckim planie przygotowanym do wojny z Polską, niemiecki plan z 1938 roku mówi o przepuście kolejowym, przez który można było nawet rozumieć, że jest to przepust otwarty od góry i częściowo Niemcy go zabudowywali, co stwierdzono potem właśnie przy urządzaniu komór gazowych, dopiero zrobili stropy na części tego tunelu. Więc to są dwa kolejne lagry i tutaj lagry, ulica Pawiak, Obozowa, Gejsia. Dalej Zamenhofa, tak, ulica Zamenhofa, Bonifraterska, przedwojenny kompleks więzienia polskiego, przedwojenny kompleks Pawiaka, ale strasznie rozbudowany, poszerzony. Do tego łącze kolejowe pomiędzy tymi właściwie poszczególnymi podobozami tutaj. Czyli no, cała niemiecka logistyka tutaj wychodzi, że nie tego, ma to nie są przypadkowe miejsca, prawda? Nie, to jest wszystko usytuowane na planie i do tego jest kilkaset dokumentów, które były przekazane stronie niemieckiej. Do tej pory trwa pewne zamieszanie, żeby trafić albo do kopii przekazanych dokumentów, albo żeby Niemcy zwrócili część tych dokumentów lub ich kopię, prawda? Ale w każdym razie wykaz dokumentów związanych z tymi podobozami jest znany i niewątpliwa faktografia tych obozów jest dobrze udokumentowana. Panie profesorze, inne narodowości się upominają poza Polakami o pamięć o swoich bliskich ofiarach. Między innymi wiemy, że na terenie tego obozu zginęli Żydzi, Grecy, Cygani, Białorusini, Węgrzy oraz 150 oficerów włoskich rozstrzelanych przez Niemców po przewrocie we Włoszech. Czyli oni się musieli upominać w jakiś sposób o te ofiary, że o nich wiemy. Tak, tak. No. Ale to jest kilka tysięcy. Natomiast cała reszta to byli Polacy, rdzenni Polacy. Z różnych także miast, nie tylko z Warszawy, jak pan przypomniał, bo wiemy, że na terenie Warszawy między innymi byli wysiedleńcy z Wielkopolski i to bardzo dużo było poznaniaków, poznańczyków, jak niektórzy mówią, bohaterskich, których mordowano później, o których się nikt nie upominał. No trzeba powiedzieć, że masowość tych mordów ułatwiała Niemcom jak gdyby dosypywanie wszelkiego rodzaju niewygodnych ludzi, jeńców z różnych stron świata. Tutaj w Polsce ginęli bez śladu, tak jak Polacy. Tak. Panie profesorze, co moglibyśmy na koniec powiedzieć, bo nie wyczerpiemy tematu i wszystkich odsyłamy do książek, które mamy tutaj na stoliku, ale co powinniśmy powiedzieć warszawiakom, o czym nie wiedzą, o czym się w ogóle nie mówi albo nie chce się mówić z różnych powodów? No, moglibyśmy powiedzieć, że po pierwsze Warszawa walczyła od 1939 roku do 1944 roku. Walczyła Warszawa swoimi walkami, no między innymi, prawda, dała ogromną cenę polskiej krwi, bohaterstwa i podtrzymywała też ducha narodu. Ta walka narodu z jednej strony kosztowała ogromną masę ludzkiej krwi, ale z drugiej strony utrzymywała ducha niezłomnej
walki, przekonania w słuszność sprawy, w patriotyzm i stanowi dla przyszłych pokoleń taką bardzo jasną kartę poświęcenia dla wyższych patriotycznych, narodowych i chrześcijańskich wartości. Panie profesorze, i na pewno jest pan za tym, żeby o tym stale mówić, a nie tak, że od święta tylko słyszymy w okolicach 5 sierpnia o obozie albo tylko o Dworcu Zachodnim. Jesteśmy nie tylko za tym, ale właśnie Fundacja Społeczna Pamięci Narodu Polskiego wystąpiła do naszych aktualnych, najwyższych władz państwowych o wybudowanie mauzoleum męczeństwa Warszawy, no, narodu polskiego tutaj, prawda, o ustanowienie Dnia Bohaterstwa i Pamięci Warszawy. Oto właśnie tutaj na tym folterze Warszawa, miasto bohaterskie i nieujarzmione. Chcielibyśmy, żeby był taki dzień, który miejscowym gościom naszym pozwala to przypomnieć. Chcielibyśmy, żeby planowe mordowanie setek tysięcy Polaków było uznane za zbrodnie ludobójstwa. Ludobójstwa, żeby Sejm, Senat podjął uchwałę w tej sprawie. No i mamy nadzieję, że władze państwowe w ramach tej nowej, bardziej uczciwej, po prostu wiarygodnej polityki historycznej przychylą się do tego, a fundacja będzie się przypominała, żeby, i państwo rozumiem też, żeby ta sprawa znalazła taki właśnie finał bardziej komunikatywny dla społeczeństwa. Panie profesorze, ale czy pomnik załatwi sprawę? Czy nie powinno być w podręcznikach szkolnych mowa o tym, też, co było rzeczywiście na terenie Warszawy, jakie były zbrodnie popełniane i jakie ofiary naród polski poniósł? I kto jest temu winny? Bo dlatego też fundacja wystąpiła do dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej, żeby właśnie to jako udokumentowaną prawdę historyczną, no, przekazał z kolei właśnie do podręczników. Tak, zachęcając też do prowadzenia prac naukowych na ten temat, bo tego nam brakuje. Kontynuowania prac naukowych na ten temat. Na UKSW, czyli na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, były prowadzone na ten temat prace, wykłady, uczestniczyliśmy w tym, ale to jakby ucichło, nic więcej się nie dzieje, prawda? Nie ma zainteresowania czy woli politycznej? Się nie dzieje. W tej książce, która zebrała ostatnie dokumenty dostępne, w tej książce zaznaczamy jednak, że na przykład cała sprawa prawostronnej Warszawy nie jest jak gdyby zintegrowana z tymi obozami. Na tym dokumencie nie ma mowy, a przecież wiemy, że były także podobozy na Pradze, prawda? Było szereg obiektów pod Warszawą. Tutaj ostatnio z Kanady dostaliśmy, prawda, jakąś relację kogoś ze zdjęciami dużego podobozu w tym szerokim carskim jeszcze pierścieniu wkoło Warszawy, gdzie też były podobozy niemieckie. Czyli wykorzystywane były te kazamaty jeszcze po carskich. Tak, więc nie wszystko jest przez panią, prawda, Marię Trzcińską udokumentowane. Instytut nie zamknął dochodzenia. Instytut Pamięci Narodowej uważa, że sprawa jest otwarta, nie jest wyjaśniona do końca. No i będziemy prosili, żeby ta sprawa była jednak kontynuowana. Czyli trzeba po prostu pilnować. Tak. Trzeba się przypominać. Nasza wystawa dzisiejsza, no, miejmy nadzieję, że też taki impuls przypominania. No, zwłaszcza, że od 5 lat tutaj jesteśmy z warszawiakami i nie tylko. Spotykamy się z rodakami, żeby przypomnieć. No i dać też taki impuls, to wiadomo. Panie profesorze, serdecznie dziękuję. Pani też serdecznie. Dziękuję. Wszystkim tych, którzy uczestniczyli w tym nagraniu. Zachęcamy. I apelujemy o szukanie prawdy historycznej. Nie zadowalanie się tymi ochłapami historycznymi, które próbują nami, nasi wrogowie
umniejszając naszą martyrologię, tutaj to robić. My mamy obowiązek dbać o nasze ofiary, zwłaszcza, że każda rodzina polska ucierpiała, każda ucierpiała w jakiś sposób w czasie II wojny światowej i co ciekawe, nie otrzymaliśmy za to zadośćuczynienia. Nam jest ciężko mówić o materialnym zadośćuczynieniu, bo tak jesteśmy wychowani, że krwi nie liczymy na pieniądze, co inni potrafią. My tego nie potrafimy robić, ale przynajmniej pamięć o tej krwi, żeby nigdy więcej się to nie powtórzyło, ku przestrodze dla tych wszystkich wrogów naszej ojczyzny. Nie ważcie się więcej podnosić rękę na naród polski. Serdecznie dziękuję. Dla internetu mówił Sławomir Andrzej Zakrzewski. Dla internetu Wanda Tymińska-Buczek. Dla internetu profesor Włodzimierz Bojarski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy wzajemnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wzajemnie.